Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem 0x. Także zapraszam Was serdecznie do obejrzenia i do wysłuchania tego odcinka. Projekt 0x, określający siebie jako platforma umożliwiająca właśnie tworzenie zdecentralizowanych, między innymi zdecentralizowanych giełd. Tutaj też zastanawiałem się, czy ten projekt można by w pewnym sensie omówić w kontekście projektów DeFi, czyli Decentralized Finance. Natomiast podejdziemy do projektu typowo dla tej serii filmów na moim kanale w sposób technologiczny. Jednak ma on według mnie mocne powiązania właśnie z nurtem DeFi, z tego względu, że właśnie umożliwia nam tworzenie swego rodzaju projektów, produktów właśnie w kategoriach DeFi. I tutaj mamy narzędzie, protokół, które umożliwia tworzenie zdecentralizowanych giełd w oparciu o platformę Ethereum, czyli wykorzystując to narzędzie mamy możliwość zbudowania giełdy, zdecentralizowanej oczywiście, na której użytkownicy będą mogli wymieniać posiadane przez siebie tokeny ERC20, tokeny właśnie platformy Ethereum. I tutaj jeśli chodzi o portal CoinPaprika, widzimy, że projekt jest już w fazie działającego produktu, także ciekawa rzecz i jak na taki oczywiście ambitny i dosyć mało jeszcze popularny projekt. Ponad 2 lata z nami na rynku. Zakładka Code Progress sygnalizuje również działania zespołu deweloperskiego na GitHubie. Także oczywiście tutaj plus dla członków tego projektu, ponieważ pamiętajmy o tym, że działający produkt nie kończy tak naprawdę cyklu rozwoju oprogramowania. Cały czas trzeba o niego dbać, trzeba dbać, wysłuchiwać klientów, użytkowników, co jeszcze można by poprawić. Można na pewno cały czas poprawiać kwestie związane z użytecznością, kwestie związane z bezpieczeństwem. Także zobaczmy, co tutaj można wyczytać ciekawego odnośnie tego projektu na GitHubie. Tutaj główne repozytorium na GitHubie 0x Monorepo. Zaraz przyjrzymy się, co tutaj ciekawego widać. Teraz tak może trochę nietypowo, ale od razu pokażę Wam tutaj biblioteki właśnie JavaScriptowe czy też TypeScriptowe oraz bezpośrednie linki do znanego tutaj już Wam jako widzą mojego kanału serwisu NPM, który pokazuje właśnie jak często te biblioteki są pobierane przez programistów, a dzięki temu możemy w jakimś stopniu prognozować adopcję tego projektu. Czyli na przykład tutaj jeśli mamy coraz więcej tygodniowych pobrań danej biblioteki z tego serwisu, to znaczy w dużym uproszczeniu, że coraz więcej projektów w oparciu o tą bibliotekę powstaje. Także tutaj możemy sobie od czasu do czasu spojrzeć. Mam tutaj szereg, bardzo dużo różnych bibliotek umożliwiających właśnie wykorzystanie infrastruktury projektu 0x w kontekście tworzenia własnych aplikacji przez programistów. Także co jakiś czas zachęcam osoby zainteresowane tym projektem, śledzeniem tego, co w tym projekcie się dzieje, jak wygląda właśnie pobieranie, adopcja tych bibliotek z zakresu tego projektu w środowisku typowo programistycznym. Tutaj również możemy sobie zobaczyć projekty, które zależą od tutaj widzianego właśnie na ekranie. Wracając z powrotem do GitHuba, przejrzyjmy może issues. 32 otwarte, ponad 370 zamkniętych, także spory ogrom pracy. Mamy tutaj jeszcze parę issue, dokładnie 6 oznaczonych jako bug, czyli jako błędy, które powinny być w miarę szybko naprawione. Co ciekawe, mamy tutaj też milestone'y, kamienie milowe, czyli etapy w cyklu tworzenia, prowadzenia projektu, które charakteryzują się dodaniem kolejnej dosyć istotnej funkcjonalności do projektu. I tutaj widzimy, że większość z tych kamieni milowych w zakresie projektu 0x Monorepo jest prawie że ukończonych, a w zasadzie ukończonych. Niemniej jednak dawno one nie były update'owane, także myślę, że tutaj trochę ta sekcja została zapomniana przez właśnie osoby zarządzające tym projektem.
Jeśli chodzi o zakładkę pull request, to tutaj również zespół korzysta z tego dobrego narzędzia. Świadczyć o tym może również dosyć spora liczba branży, które tutaj widzimy, ponad 480 branży. Jest to mocno powiązane z pull requestami, ponieważ dodając nową logikę funkcjonalną do aplikacji, tworzymy nowego brancha, potem na jego podstawie pull request, który po zmerdżowaniu, czyli po dodaniu do głównej gałęzi kodu, dodaje nam właśnie dodaną funkcjonalność do głównego projektu. Także tutaj ponad 20 otwartych, ponad 1800 zamkniętych, co świadczy o dojrzałym projekcie i dosyć fachowym podejściu do jego prowadzenia. Zakładka Projects, mamy tutaj dwa zamknięte projekty, jednak jeden z nich jest testowy, drugi jest w zakresie wsparcia dla lokalizacji konkretnych języków bibliotek, także tutaj nic ciekawego z tego się nie dowiemy. Jeśli chodzi o zakładkę Security, zarządzanie podatnościami i programy Bug Bounty, to zauważyłem, że projekt ten, wydając kolejną wersję, a parę dni temu, na początku listopada bieżącego roku, roku 2019, została wydana wersja trzecia biblioteki protokołu 0x. Także dla każdej kolejnej tej wersji zauważyłem, że właśnie organizatorzy tutaj prowadzą wewnętrzny projekt Bug Bounty. Co ciekawe, tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy ponad 100 tysięcy dolarów do wydania na ten projekt, bo nie powiem, że do rozdania, do wydania, ponieważ osobie, której ten jakaś część tej kwoty zostanie przyznana, musiała się zdecydowanie wykazać jakąś pracą w tym zakresie. Także tutaj osoby, które również szukają możliwości zarabiania w kontekście kryptowalut i projektów opartych o blockchain, zachęcam Was do zwrócenia uwagi na programy Bug Bounty. Branie udziału w tego typu projektach na pewno zwiększa naszą wiedzę zarówno w zakresie kryptowalut, jak i w zakresie bezpieczeństwa. Także tutaj zachęcam osoby z takim delikatnym zacięciem typowo technicznym do brania udziału w tego typu programach. Ponownie wracamy do GitHuba tego projektu. Zakładka Insights. Oczywiście widzimy tutaj aktywność w zakresie tego projektu. I myślę, że jeśli chodzi o część taką typowo techniczną związaną z tym projektem, w moim wykonaniu to by było na tyle. Uważam, że projekt jest dosyć ciekawy, na pewno oryginalny, ponieważ ciężko znaleźć tutaj dla niego konkurencję. Oczywiście umożliwia on handel na chwilę obecną tokenami opartymi o Ethereum, czyli tokenami ERC20. Co również należy brać pod uwagę i należy jednocześnie, inwestując w taki projekt, śledzić rozwój platformy Ethereum. Także zachęcam Was do zadawania pytań w komentarzach w kontekście tego projektu lub w pozostałych innych sprawach związanych z kryptowalutami, z bezpieczeństwem. Jeśli chodzi o ten projekt, na ten moment to już wszystko. Zapraszam również do śledzenia i do odwiedzania pozostałych kanałów Kryptonarodu. Dziękuję Wam, cześć.